Siemaneczko, z tej strony Wejr. Żarcik. It's joke. Cześć wszystkim. Ja nie jestem Wejr, ja jestem Quaid. I tak teraz się wszyscy zastanawiam, co jest kurwa, gdzie ja jestem. Ja na pewno dobrze kliknę i tak kliknęliście dobrze. A on z tym. I co ja tu robię? Tak pomagam koledze. I tyle chyba, po prostu ja będę prowadził tą serię. Ja przejmuję kanał, pozdrawiam. I tak, jakby to się nazwać, jakoś ciekawie jest, w ogóle to jest Undertale, czyli mega popularna gra, która ma ujemne wymaganie jak wszystko, co pojawia się na tym kanale. Ale nieważne. Każdy już grał, każdy zna tą grę. Ja w sumie nie przeszedłem jej do końca. Przeszedłem, grałem w nim jakieś 4 godziny, bo tak. I cóż. Jakby się nazwać standardowo, czy ksywką, czy może wymyślimy coś oryginalnego. Na przykład... czekaj, gramy dziewczynką, więc powinniśmy wymyślić coś żeńskiego. Więc ja wiem, co zrobię. Będę bardzo zabawnym człowiekiem. Patrzcie na to, jaki jestem zabawny. Śmiejcie się w komentarzach i w ogóle. Co jest, kurwa? Coś ominąłem. Aha, nie mogę więcej. Kurde. A to się nazywa normalnie. Nie to. Te krecące się literki i wszystko. Dobra, działa. Pan! Ja jebie. Do mnie idzie. Dobrze. Jezus Maria, co za zło. Cześć. Spadłem sobie. Jestem bardzo... kroczą, żółtą, grubą w sumie dziewczynką. I tu są drzwi. W ogóle tłumaczenie dialogów. Nie. Hej! Jestem Flowey! Flowey kwiatek! Jesteś nowy w podziemiach, co nie? Boże, musisz być bardzo... skonfundowany. Ktoś musi się nauczyć, jak tu wszystko działa. Widzę, że mały, stary ja będzie musiał to zrobić. Gotowe? Zaczynamy! Widzisz to serduszko? To twoja dusza. Twoje istnienie. Twoja dusza zaczyna jako słaba, ale może urosnąć w siłę, jeśli zdobędziesz dużo LV. Co znaczy LV? To miłość oczywiście. Chcesz troszkę miłości, co nie? Nie martw się, podzielę się trochę z tobą. Tutaj miłość jest... wszędzie małe, białe, przyjazne płatki. Jesteś gotowy? Poruszaj się, zdobądź ich tutaj. Pierdol się. Ej, chłopie, ominął się. Spróbujmy jeszcze raz, okej? Okay? Jeb się. To jest żart? Jesteś idiotą? Wjedź w kulę. Wiesz, co tu się dzieje, co nie? Chcesz widzieć mnie cierpiącego? O kurwa. Umieraj! Przypał. Fuck you. Yep. Nie lubię jej, jak coś. Co za okropne
kreatura torturuje takie biedne, niewinne, młode... Młode... A, nie bądź... Nie bój się już, moje dziecko. Jestem Toriel. Opiekun Gruin. Tak, chyba tak. Przychodzę tutaj codziennie, żeby sprawdzić, czy ktokolwiek spadł na dół. Jesteś pierwszym człowiekiem, który przybył tutaj od długiego czasu. Chodź, poprowadzę cię przez katakumby. Tą drogą. I jak coś, jak ktoś nie wie, w tej grze można grać na trzy sposoby. Normalnie, czyli trochę walczenia, trochę niewalczenia, można grać pokojowo, czyli w ogóle nie walczyć. I można grać genocida tak zwanego, który po prostu wszystko zabijesz. I ja właśnie tak będę grał. zniszczy mi to całego save'a na przyszłość, wiem o tym. Tak, save zawsze wypełnia... Coś w save'ach zawsze wypełnia determinacją i właśnie te gwiazdki to są save. Muzyka w tej grze jest fajna. Witaj w swoim nowym domu, niewinne istoto. Pozwól mi, że nauczyć się, jak działają ruiny w tym stylu. Okej. Ale ten zaraz na zagadkę. Ruiny są pełne puzli. Starożytne połączenie między dywersją... Co? Nie, ja nie umiem angielski dobrze. Trzeba je rozwiązać, żeby przemieszczać się z pokoju do pokoju. Co? Przyzwyczaj się do widoku i coś w tym stylu. Yep. Żeby poruszyć się, progresować tutaj musisz striggerować dużo przycisków. Nie martw się. Ja nie umiem angielski. Coś musi flipować. Czemu mamy robić salta? Ja pierdolę. Ale wymagające. Dzięki Toriel. Jesteś naprawdę super. Czaisz? Jestem dumny z ciebie, maleńk. Jedźmy do następnego pokoju. O mój Boże. Jako człowiek żyjący w podziemiach, potwory mogą cię zaatakować. Musisz być przygotowany na tę sytuację. Ale nie martw się. Proces jest prosty. Jeżeli spotkasz potwora, wchodzisz w walkę. Jak jesteś w walce, zacznij przyjazną konwersację. Po czasie przyjdę rozwiązać konflikt. Poćwicz gadanie do kukły. Pierdol się, będę ją bił. Słychać kukłę. Jeb się. Wygrałeś. 0 ekspo, 0 gold. Kukły nie są do walki, one są do rozmawiania. Nie chcemy nikogo słyszeć, co nie? Chodź. Są kolejne puzzle w tym pokoju. Ciekawy jestem, czy potrafi się rozwiązać. Gdzie są niby puzzle? O, potwór. Cześć, frogi. Mógł ogólnie tak. Jak ktoś interesuje i nie wie, jak działa walka bez zabijania kogoś, to bierzesz tutaj akt, chodzisz tutaj, rozmawiasz, aż w końcu jego nazwa będzie na żółto, chodzisz w Mercy i robisz spell. Ale ja idę genocida, czyli ja będę ich wykańczał. Co jest, kurwa? Co to było? Zły wzrok Toriel. Okej. Okay. Coś to ma ze sobą związek. Co? A
Okej, czyli odpowiednio muszę po prostu przez to przejść. Ale nie mogę. To jest zagadka, ale... chwyć moją rękę. Kobieto. Dlatego jej nie lubię, ona mnie męczyła od początku, ja nie wiedząc jak grać tą grę od razu miałem jej dość. Prawdę, jej tak nie lubię. Pływa, co tam, zbyt niebezpieczne ma teraz. Sprawuje się bardzo dobrze, moje dziecko. Ale mam trudne zlecenie dla ciebie. Chcę, żebyś poszedł do końca tego pokoju samemu. Wybacz mi za to. Otyż, maciuro. Jak mogłaś mnie zostawić? To nie tak, że mnie to totalnie nie obchodzi, bo nie chcę ciebie w swoim życiu. Ale ta muzyka jest świetna. Tak jakby coś się miało stać. Ale... jak... ja pierdolę, ten pokój jest tak długi. Cześć. Brawo. Witaj dziecko, nie martw się, nie opuściłem cię. Byłem cały czas za tym pilarem. Dziękuję za zaufanie. Ja chciałem się ciebie pozbyć. Ale to jest ważny powód na to wszystko. Żeby... independence, żeby w ogóle sprawić to coś. Nie wiem. Na pewno co... Nieważne. Nie przejmujmy się tym. Muszę zrobić parę rzeczy i musi zostać samą przez jakiś czas. Zapamiętaj, to jest niebezpieczne, żeby eksplorować samemu. Mam pomysł. Dam ci telefon. Jeżeli będziesz potrzebować czegokolwiek, zadzwoń. Dzień dobry, jest w porządku? Nie, będę chujem. Cześć, tutorial. Nie opuściłem pokoju, co nie? Mam sporo puzli do wyjaśnienia. To będzie niebezpieczne, rozwiązywać się samemu. Nie psie. Cześć, ribbit. Przepraszam, człowiek. Mam dla siebie parę rad pod względem walczenia z monstrami. O, okej. Nie będziesz mi mówić, co mam robić. Gnojku. A, nie trafiłem dobrze. A nie będę... miał. Co jest, kurwa? Czemu? Czemu ty robisz miał? Dobrze, padło. Nie, co, frajer. O, coś tu jest. To jest napisane, weź jedno. Chcesz kawę? Chcesz cukierka? Zostałeś cukierka. Tak jak candy? Jest. Weź więcej cukierków. Okrop. Tak. Wziąłeś kolejny kawałek. Czujesz się jak... jakieś gówno na ziemi. Wezmę jeszcze więcej. Wiesz, za dużo w zbyt krótkim czasie. Po prostu za szybko zabierałeś. Cukierki rozsypały się na podłogę. Zobacz, co zrobiłeś. Pięknie. Item. I mam 4 cukierki, super. Wypełniamy się determinacją. Leczymy się. I w sumie pójdę jeszcze kolejnego save'a. Progi. Ribbit. No to już nie było śmieszne. Ale to samo, tak. Ja totalnie nie wyjaśniam tej gry, ja jestem dobry w wyjaśnieniu gry. Po prostu w grę wchodzę i w nią gram. I... ci, co to będą tutaj oglądać, muszą się do tego przyzwyczaić. Bardzo wymagająca zagadka. Żartowałem.
To nie jest... Ring ring. Cześć, tutorial. Totalnie bez powodu zapytałem, co preferujesz? Cynamon czy toffee? Cynamon. Okej, dzięki. Klik. Ring ring. Cześć, tutorial. To nie jest tak, że ty nie lubisz toffee, co nie? Wiem, co jest twoją... Co preferujesz, ale... nie podobałoby ci się, gdybyś znalazł na swoim talerzu... tak? Rozumiem. Dziękuję za bycie cierpliwym. Wspomniałem, co przeczytać sam jest, ale ja to wiem. To jest tak... Dobra, widzicie, tutaj jest na żółto. Mógł go wypuścić, ale ja nie chcę. Ja chcę wykończyć wszystko, co jest na tym świecie. Stracę dużo możliwości przez to, ale trudno. Ty nie masz żadnych alergii, co nie? O, czemu pytam? Nieważne. Bez powodu. Okej, tu jest trochę trudniej. Bo tu trzeba znać schemat właśnie. Okej, tak jak szedłem... Dobra. Bo tak, tutaj jest powiedziane. Tam jak są dziury, tam wszędzie spadniesz w miejscu, gdzie są tutaj liści. Ale to jest łatwe. Zabicie jej, dużo expo za darmo. I tak, trzeba... To jest lustrzane odbicie. Tam, gdzie są te liście czerwone, tam są dziury. A ja nie jestem dobry w pamięciówkach, w sumie, szczerze. Okej. Tutaj... Tutaj... Kurde, tak blisko. Ale już wiem, jak to przejść, nie wiem. No bo kolejny potwór. Znowu te gówno. Ono pada na hita. Darmowe expy. I tak nigdy nie wiem, kiedy coś się pojawi, więc... W sumie... Kurwa, no zjebałem! Shit happens! Ech... Może potwór naprawdę na takim miejscu nie powinien spać gdzieś? Bawicie zasrany. Hop hop. Grałem dużo w Toho. Nie pokonasz mnie czymś takim. Naprawdę. Nie potrafiłem w tą grę grać. I zawsze lamiłem. Dobra, to będzie bardzo śmieszna scenka. Panem chyba, że znowu walczy. Czy wy aż tak bardzo chcecie umrzeć wszyscy? Miał, forgive me. O Jezus Maria. Te Quismuny mają całkiem mocne ataki. Dobre to nie jest mocne. Ja nie muszę nic robić. Oh. Ale oni są smutni. Jeez. O Boże, przesąd. Dobrze. I teraz śmieszne rzeczy. Łoho, przepraszam bardzo. Chcesz powiedzieć, że chcesz mnie pchać dookoła? A więc pytasz mnie, czy się przesunę? Okej, dla ciebie, tynio. Chcesz, żebym przesunął się jeszcze? Okej, co myślę na to? To jest zły kierunek? Okej, wydaje mi się, że rozumiem. No patrzcie, jaki mądry, ty kurwo. Ty chcesz, żebym mnie tam stał? Naprawdę dajesz mi trudne zadanie. Rzeczy nie są przypadkiem prostsze, że po prostu zapytasz? Ale się... Srany kamieni. O, i to jest fajna rzecz. Ten ser jest tutaj przez długi czas. Przyczepi się do stoła. Co jakiś czas w grze będziemy spotkać właśnie stoły z serem, z jakiegoś powodu będzie przyczepiony do stołu i zawsze będzie dziura z myszką. I zawsze przy tym będzie safe. Napełnia mnie determinacją, a na ten moment to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Ten możecie olać, kompletnie przyjść do mnie. Jeżeli wszyscy przyjdziecie do mnie, to ja
zabiorę tę serię do siebie i w ogóle u mnie będą częściej filmy niż u niego i w ogóle, ale ogólnie jak wam się podobało, to możecie zostawić łapeczki w górę, zrobić też ten kanał, powiedzieć jak bardzo jestem lepszy od właściciela tego kanału w komentarzach i tyle. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, cześć, czołem, no i na razie.